1 października pacjenci Gliwickiego Instytutu Onkologii nie będą musieli zastanawiać się, gdzie zaparkują swój samochód. To zawsze był jeden z większych problemów tej placówki. Niektórzy pozostawiali swoje pojazdy w miejscach niedozwolonych, blokując przejazd innym. Wielopoziomowy parking ma znacznie ułatwić dojazd do Gliwickiej Onkologii. Bo tutaj trudno gdzieś zaparkować, trzeba było czekać albo wracać do domu i mąż drugi raz przyjeżdżał. A teraz już myślę, że będzie bardzo dobrze. Dziękuję. Bo to było bardzo potrzebne. Się siedziało w samochodzie godzinami, żeby wjechać na puste miejsce, no ale już to za nami. Jak tłumaczy dyrektor Gliwickiego oddziału, tylko w ubiegłym roku hospitalizowanych było tam ponad 42 tysiące chorych. To jest bolączka prawie wszystkich polskich szpitali, gdzie tych miejsc parkingowych brakuje albo jest ich za mało. No i dostanie się praktycznie na specjalistyczną konsultację przez pacjenta, który przyjeżdża z do odległego miejsca, więc musi przyjechać samochodem. Często naprawdę było bardzo niewygodne i powiedziałbym denerwujące wręcz. My chyba ten problem rozwiązaliśmy już skutecznie. Nowy parking pomieści 807 samochodów, w tym 32 miejsca dla niepełnosprawnych. Jest też stacja ładowania samochodów elektrycznych. Parking został wybudowany w formule zaprojektuj i zbuduj, a prace rozpoczęły się w 2021 roku. Projektowaliśmy go właściwie od początku, tylko w oparciu o tak zwane wymogi funkcjonalne narzucone przez zamawiającego. I ten proces realizacji trwał około 9 miesięcy, łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. No i potem około 10 miesięcy realizowaliśmy ten obiekt. Parking został sfinansowany ze środków własnych Instytutu Onkologii. Całkowity koszt wyniósł 24 miliony złotych. Wjazd na parking odbywać się będzie od ulicy Sienkiewicza na zjeździe z drogowej trasy średnicowej. Pierwsze 15 minut będzie bezpłatne, a za pierwszą godzinę trzeba zapłacić 4 złote. Każda kolejna to koszt w wysokości 2 złotych.